Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku dotyczącym zagwozdy księgowego. Taką nazwę przybrała ta seria, seria w której będziemy poruszać różne problemy, różne sytuacje, których księgowanie sprawia nam problemy. Jeżeli Wam ta nazwa nie przypadła do końca do gustu, to od razu mówię piszcie w komentarzach was, Wasze sugestie, każda zostanie wzięta pod uwagę. Natomiast my wracamy dzisiaj do serii zagwostka księgowego. Przepraszam Was bardzo, że dzisiaj nie będę pokazywać swojej twarzy, ale jestem trochę przeziębiona. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby dla Was ten materiał przygotować. Ja oczywiście przypomnę, nazywam się Magda Hośiawa z Mentoris, a wy słuchacie rozwiązania do pierwszej zagwo zagwozdki księgowego. Dla niektórych z Was, ta zagwozdka, która została opublikowana wczoraj, mogła wydawać się dość prosta. Natomiast wierzcie mi, szczególnie w przypadku początkujących księgowych, ta sytuacja, to zdarzenie do zaksięgowania wcale nie jest takie proste i oczywiste. Ja już tutaj treści tego przykładu nie będę czytać tej zagwozdki. Mam nadzieję, że każdy z Was się z nim zapoznał. Natomiast kluczowe jest tu pytanie, jak całą tą sytuację, to zdarzenie powinniśmy ująć w księgach. No i tu pierwsza kwestia problematyczna to kwestia ksiąg. Bo jeżeli ktoś pracował, jeżeli na taki przykład trafia osoba, która pracowała w księgowości uproszczonej, to ona od razu ma w głowie podatkową książkę przychodów i rozchodów, w ogóle nie patrzy na formę działalności, gdzieś tam jest świta data wystawienia, nie pamięta czy to były przychody, czy to były koszty, gdzie ta data wystawienia miała znaczenie, i tu zaczyna jej się wszystko mieszać. Więc najpierw zawsze sobie sprawdźmy z jakim Typem działalności mamy tu do czynienia, w jakiej formie? Tu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, więc oczywistą kwestią jest, że ona będzie prowadzić księgowość pełną, czyli mówimy tutaj o stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości. Druga kwestia, która jest ważna z perspektywy oceniania, z jaką wartością w przypadku danego zdarzenia mamy do czynienia, jest to, czy dana jednostka jest podatnikiem czynnym czy zwolnionym z VAT. Tutaj jest podatnikiem zwolnionym z VAT, czyli podatek VAT w ogóle nie ma dla nas żadnego znaczenia. Kolejną rzecz, nad, nad którą musimy się tutaj zastanowić, to jest oczywiście typ operacji. Większość osób, które e, rozpoczyna swoją przygodę z księgowością, mówi tutaj mamy do czynienia z operacją sprzedaży, no bo ryjek dostarczył. Klientowi obuwie, czyli towar, którym handluje, wystawił fakturę, no to jest tu sprzedaż o wartości 20 tysięcy złotych, bo taka widnieje na fakturze. Nie mamy do czynienia z podatnikiem VAT, więc w ogóle tutaj podatek VAT nas nie dotyczy, jest stawka Z2. No więc zaczynają księgowanie. Wiedzą, że to jest przychód z podstawowej działalności, biorą sobie konto sprzedaż towarów, zapis po stronie ma tej kwoty. I rozrachunki z odbiorcami, winien, bo wiemy, że została wystawiona faktura i faktura z odroczonym terminem płatności, bo widzieliśmy, że było tam 7 dni. Ale problem jest z tym, z jaką datą i jaki dokument? No, dokument to już podejrzewam, że to jest ta nasza faktura, ale jaka data tak naprawdę, słuchajcie. I tu też różne już kwiatki tak naprawdę widziałam, yy, mówiąc kolokwialnie, no bo. Yy, Niektórzy się zastanawiają, ci, którzy w ogóle jeszcze nie mieli do czynienia z księgowością, czy to jest data zamówienia. No, absolutnie nie, i to już mam nadzieję, wszyscy rozumiemy, że zamówienie nie jest jeszcze wiążące. Ona nie powoduje, że klient nam musi coś zapłacić. Chyba, że jest to jakoś zawarte w warunkach umowy, ale to raczej się nie zdarza. Bardzo często osoby początkujące biorą za datę powstania przychodu, czyli datę, z którą powinny zaksięgować tą sprzedaż w księgach rachunkowych, datę wystawienia i dostarczenia faktury. I to się myli z tej księgowości uproszczonej, chociaż tam też data przychodu to nie jest data wystawienia faktury, ale koszty często księgujemy z datą wystawienia faktury i to się ludziom tak naprawdę myli. Słuchajcie, data, z którą wysta wystawiono fakturę, nie ma znaczenia z perspektywy ksiąg rachunkowych. Więc to też chciałam wam podkreślić. Natomiast co tu jest jeszcze bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby popatrzeć kiedy zostały dostarczone towary, bo część osób jeszcze patrzy na zapłatę, ale słuchajcie, no zapłata to już w ogóle metoda kasowa, tylko w podatkach w określonych momentach od strony ustawy o rachunkowości na pewno nie ma znaczenia. Zostaje nam dostawa towarów. I tak to jest ta data, z jaką powinniśmy ująć Tą sprzedaż w księgach rachunkowych, czyli z datą 5 maja na podstawie faktury. No i tu już sprawa się zamyka. Większość osób widzę, że na tym etapie kończy ewidencję tego zdarzenia, tej sytuacji yy, z firmą rynek. Bo oczywiście nie na ryjku się to musiało opierać, bo mogły być inne przykłady, ale jakby analogia została zachowana i na tym kończycie. Ale ja się pytam, czy to już wszystko. Zastanówcie się, jeżeli mamy do czynienia z ewidencją sprzedaży, to, żeby można było sprzedać jakiś towar, to my go musimy posiadać na stanie. I my w momencie, kiedy go sprzedajemy, dostarczamy klientowi, pozbywamy się go z magazynu. Więc jeżeli wrócimy do naszego przykładu, to zauważycie, że w momencie dostawy wystawiono dokument WZ wydania zewnętrznego towaru. I że ten towar w naszym magazynie, w magazynie ryjka tak naprawdę, chyba że się postawimy w jego sytuacji, dlatego mówię w naszym. Miał cenę zakupu 10 tysięcy złotych, i to już jest niezależne od VAT, bo znowu to jest podatnik zwolniony, więc to była, to była najprawdopodobniej cena zakupu brutto. W związku z tym, my musimy tutaj rozpoznać jeszcze fakt, że wydał te towary z magazynu. Zachowanie zasady współmierności przychodów i kosztów, powstał przychód, musiał gdzieś być koszt. Z podstawowej działalności, w związku z tym ściągamy z towarów, Tą wartość tych materiałów i rozpoznajemy na koncie wynikowym wartość sprzedanych towarów. Z jaką datą? No to będzie ta data, z jaką został wystawiony dokument WZ, czyli kiedy miała miejsce dostawa. Wydano z magazynu i dostarczono w tym samym dniu, więc tu w ogóle nie ma problemu. Data 5 maj. I dopiero teraz możemy powiedzieć, że ta ewidencja jest kompletna. Dlaczego? Dlatego, że Ujęliśmy i przychód, i koszt. Ja bardzo często spotykam sytuacje, w których piszecie: No ale jak my mogliśmy tą fakturę tak zaksięgować, że mamy sprzedaż, ale gdzie my ujęliśmy yy, fakt, że towary uległy zmniejszeniu? I próbujecie kombinować konto przychodowe z kątem kosztowym równocześnie. Yy, więc pamiętajcie o tym, że ta sprzedaż to co my potocznie nazywamy sprzedażą ma dwa elementy w sobie. Ona zawsze się składa z elementu przychodowego i z elementu kosztowego, czyli mamy ewidencję operacji przychodowej na podstawie faktury i kosztowej, tak jak tutaj na przykład na podstawie dokumentu WZ, jeżeli sprzedajemy towary czy produkty, bądź możemy mieć koszty usługi, której sprzeda którą sprzedaliśmy i którą też musimy rozpoznać, ale najciężej jest zawsze to zrobić w przypadku towarów, produktów, bo o tym elemencie kosztowym zapominamy, albo właśnie mieszamy go z przychodami równocześnie, co nie jest poprawnym. Gratuluję wszystkim tym, którym udało się odpowiedzieć na to pytanie poprawnie, rozwiązać tą sytuację od strony księgowej poprawnie. Tym, którym się nie udało, zachęcam do przejrzenia. Gdybyście chcieli PDF z tym materiałem, to napiszcie w komentarzu PDF. Jeżeli macie sugestie nowych zagwozdek, ja oczywiście część bardziej zaawansowanych przygotowałam, ale gdybyście mieli własne sugestie, też proszę piszcie w komentarzu. i ja ze swojej strony dziękuję oczywiście za uwagę i zapraszam do kolejnej zagwostki, no chyba że w międzyczasie ją trochę inaczej nazwiecie. Do zobaczenia!